Cześć, to znowu ja, Karolina. Witam Was w ostatnim wakacyjnym odcinku Columbus News. Miłego oglądania. Magazyny energii coraz bardziej opłacalne? Co piszczy w energetyce konwencjonalnej? Ile za kilowatogodzinę prądu płacą przedsiębiorcy i dlaczego tak dużo? Oraz gdzie znajduje się najwyżej położona instalacja fotowoltaiczna w Polsce? Chcecie znać odpowiedzi na te pytania? Zostańcie ze mną do końca. Uwaga! Na dobry początek zagadka. Co to jest? Oddany do użytku w 2020 roku stoi w Jaworznie i nie produkuje prądu? Tak, to najnowocześniejszy blok polskiej elektrowni w Jaworznie. Blok uruchomiony pod koniec 2020 roku wciąż jest w naprawie i nie spełnia swojej roli. Węglowa energetyka coraz częściej nas zawodzi. Nowoczesny blok zaliczył już kilka spektakularnych wpadek. Ta potężna instalacja o mocy ponad 900 MW nie działa niemal cały sierpień. Co więcej, przystoje zanotowały w ostatnich tygodniach obiekty w Połańcu, Opolu, Turowie i Kozienicach. Co będzie zimą? Czy OZE uratuje energetykę, czy czeka nas blackout? Zapraszam do linku w opisie. W sierpniu pojawiło się w sieci kilka ciekawych raportów i postanowiłam opowiedzieć Wam o dwóch z nich oraz zaprezentować wybrane wyniki. ARC Rynek i Opinia przeprowadziło badania na temat obaw związanych z okresem grzewczym. Z badań wynika, że odsetek osób obawiających się najbliższego okresu grzewczego wynosi ponad 80%. Niemal 70% badanych w jakiś sposób przygotowuje się na trudną zimę, a co trzeci respondent przyznaje, że oszczędza w tym celu pieniądze. Końcem sierpnia również Columbus przedstawił wyniki trzeciej części zleconych przez spółkę badań. Czego można się z niej dowiedzieć? Że większość Polaków pozytywnie postrzega technologię fotowoltaiczną. Badani wskazali, że fotowoltaika pomaga w ochronie środowiska, w transformacji energetycznej, a także pozwala obniżyć rachunki za prąd. Link do szczegółowych wyników badań znajdziecie w opisie. Po dynamicznym wzroście popularności fotowoltaiki wśród gospodarstw domowych przyszedł czas na boom w fotowoltaice biznesowej. Właściciele biur, przedsiębiorstw czy galerii handlowych dostają nowe i niestety coraz wyższe rachunki za energię, wynoszące nawet 2,5 zł za kilowatogodzinę. Wysokie i wciąż rosnące stawki za energię dla firm skłaniają przedsiębiorców do inwestycji w odnawialne źródła energii. Fotowoltaika czy pompy ciepła dla biznesów, szczególnie tych energochłonnych, będą generować znaczne i wieloletnie oszczędności. Więcej o fotowoltaice dla biznesu przeczytacie na naszym blogu. Zostając w temacie podwyżek. Przy tych cenach prądu magazyny energii stają się jeszcze bardziej opłacalne. Ceny prądu na polskiej giełdzie potrafią wahać się nawet od 1000 do 2,5 tysięcy zł za megawattogodzinę. Co to oznacza w praktyce? Magazynując energię nad ranem, można sprzedać ją wieczorem kilkukrotnie drożej. Zwiększa to znacznie atrakcyjność zarówno małych domowych, jak i wielkoskalowych magazynów energii. Myślicie, że rozpiętości godzinowe cen prądu na rynku sprawią, że magazyn energii pojawi się w każdym polskim domu? Wiecie, gdzie leży najwyżej położona instalacja fotowoltaiczna w Polsce? Jeszcze do niedawna była to instalacja zamontowana na górze Żar. Jednak w Columbus postanowiliśmy pobić ten rekord i nasza gruntowa instalacja fotowoltaiczna OnGrid zagościła przy schronisku PTTK na Rysiance, położonym na wysokości 1290 m nad poziomem morza. Jak będziecie kiedyś w Beskidzie Żywieckim, to Rysianka jest totalnym must-see, a schronisko korzysta z ekologicznej i ekonomicznej energii ze słońca. Dzięki za dziś. Mam nadzieję, że sierpniowe newsy przypadły Wam do gustu. Lajkujcie i komentujcie. Do zobaczenia.